Witam Was serdecznie i zapraszam do wsłuchania się w niszowe opowieści. W drodze do pracy, na spacerze czy w czasie sprzątania. Przyjemnego słuchania. Witam Was w Niszowie i zapraszam do wysłuchania kolejnej z niszowych opowieści. Zastanawiałam się przez chwilę, z czego tym razem wyrasta dla mnie ta opowieść i nie znalazłam na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno z wielu lektur, filmów dokumentalnych, i też z wielu różnych miejsc. Jednak miejscem, które mnie najbardziej skłania do refleksji, są tak zwane pola Zeppelina, czyli miejsce zjazdów NSDAP w Norymberdze. Monumentalne w założeniu, megalomańskie bez wątpienia, obracają się powoli w ruinę i skłaniają do refleksji. Możecie się już więc domyślić, że dzisiejszy temat związany będzie z III Rzeszą. Chciałabym jednak na początku powiedzieć, że celem tej opowieści nie jest na pewno gloryfikacja systemu, ani żadne pokazanie jego ludzkiej twarzy. Mnie bardziej ciekawi, jak poszczególne osoby się w tym systemie odnajdowały, jak się z nim układały, co je motywowało. Skupimy się dzisiaj na jednej z najbardziej tajemniczych postaci tego okresu. Na kimś, kto na pewno nie był tak jednoznaczny jak nieprzeciętnie inteligentny Goebbels, nie był aroganckim prostakiem jak Bormann. Na kimś, kto wymyślił i wykonał chyba najbardziej szaloną misję II wojny światowej, taką rodem z filmów o Jamesie Bondzie. Opowiem Wam zatem o Rudolfie Hessie. O człowieku, który w swojej mowie końcowej w czasie norymberskiego procesu powiedział głośno i wyraźnie: niczego nie żałuję. I zacznijmy tradycyjnie od początku. Hess urodził się w kwietniu 1894 roku w egipskiej Aleksandrii. Jego ojciec był właścicielem firmy eksportowo-importowej i świetnie radził sobie w interesach. Hess spędził więc dzieciństwo w pięknej willi na obrzeżach miasta. Ale z miastem, z krajem, w którym się urodził, nic go nie łączyło. W domu panował kult niemieckości. Najważniejszym dniem roku były urodziny Kaisera, a w centralnym punkcie domu wisiał jego portret. Podstawowym obowiązkiem Rudolfa, obok szacunku dla cesarza, było posłuszeństwo wobec rodziców, a w zasadzie wobec ojca. I to właśnie ojciec postanowił, że Rudolf, jego najstarszy syn, pójdzie w jego ślady, będzie kierował firmą i rozwijał interesy. Nastoletniego Hessa wysłano więc do Niemiec, do szkoły z internatem, żeby kształcił się na handlowca, takiego na miarę XX wieku. W 1912 roku po ukończeniu szkół Hess rozpoczął praktyki kupieckie w Hamburgu. Stąd też początek I wojny światowej był dla Hessa okazją wyrwania się spod ojcowskiej kurateli. Bardzo szybko dobrowolnie zaciągnął się do niemieckiej armii. Wojna porwała go w swój wir i zachwyciła. Nie jestem w stanie zrozumieć, skąd ten zachwyt, ale świadczą o tym wyraźnie jego listy. Tym trudniej jest to zrozumieć, że Hess brał udział w walkach pozycyjnych, walczył w okopach, dwukrotnie został ranny, a jakby w ogóle nie dostrzegał okrucieństwa tej brutalnej wojny. W 1917 roku odkrył dla siebie lotnictwo i rozpoczął szkolenie w Luftwaffe. Nie zdążył wykorzystać tych umiejętności w I wojnie światowej, ale pasja pozostała. Wojna dobiegła końca. Traktat wersalski, upadek cesarstwa niemieckiego i rewolucja listopadowa były dla niego, tak jak dla wielu innych Niemców wówczas, polityczną katastrofą i głębokim upokorzeniem. I w tym momencie, na takim tle, w takim kontekście, zaczęły się krystalizować jego poglądy polityczne. Wstąpił do rasistowskiej, takiej trochę tajemniczej organizacji Thule. Był też aktywnym bojówkarzem tzw. Freikorpusów, czyli takiej nacjonalistycznej, paramilitarnej organizacji. 2 lata po wojnie podjął też studia na Uniwersytecie Monachijskim. Niedługo później miały w jego życiu miejsce 3 bardzo ważne spotkania. Poznał 3 osoby,
którym przyjdzie odegrać niezwykle istotną rolę w jego losie. Pierwszą z nich był profesor Karl Haushofer, geopolityk i jeden z twórców pojęcia i teorii tak zwanego Lebensraumu, czyli przestrzeni życiowej. Był jego wykładowcą, mentorem, później również przyjacielem. W tym też czasie w monachijskim akademiku poznał dziewczynę z dobrego, bogatego domu. Nazywała się Ilse Pröll. To raczej on wpadł jej w oko i to ona była inicjatorką i motorem tej znajomości. Chodzili na spacery, czytali razem książki, słuchali muzyki, ale tym, co ich najbardziej połączyło, był stosunek do Hitlera. W tym też czasie Hess po raz pierwszy usłyszał przemówienie Hitlera, najpewniej w jednej z monachijskich piwiarni, i mam tutaj ochotę powiedzieć, wpadł po uszy. Niedługo później wybrali się na podobne spotkanie już razem z Ilse. W czerwcu 1920 roku Hess oficjalnie wstąpił do NSDAP jakieś 4 miesiące po Hitlerze. Od początku aktywnie uczestniczył w pracach organizacji i tych związanych z ideologią i po prostu w pracach organizacyjnych. W 1923 roku wziął przy boku Hitlera udział w tak zwanym puczu monachijskim, czyli w nieudanej próbie przejęcia władzy na drodze zamachu stanu. Hitler został aresztowany, Hessowi udało się zbiec. Mimo tego dobrowolnie oddał się w ręce władzy i poszedł do więzienia. Coś miał w ogóle z tą dobrowolnością. Obaj panowie osadzeni zostali w więzieniu w miejscowości Landsberg am Lech, jakieś 100 km na południe od Monachium. Warto zauważyć, że więzienie było bardzo komfortowe i panom niczego tam w zasadzie nie brakowało. Spędzili tam niespełna 9 miesięcy i to wtedy właśnie narodziła się głęboka, osobista więź między Hessem a Hitlerem. Hess został jakby nieformalnym sekretarzem Hitlera i to jemu właśnie przyszły kanclerz dyktował swój polityczny manifest, czyli Mein Kampf. Co ciekawe, w pewnym sensie kariera Hessa na dobre zaczęła się tam, gdzie się skończy, czyli w więzieniu. To stamtąd Hess pisał w liście do Ilse: jestem mu oddany bardziej niż kiedykolwiek. Kocham go. Żeby nie było, to jest cytat. Po wyjściu z więzienia Hess dalej pełnił rolę osobistego sekretarza Hitlera. Intensywnie pracował na rzecz partii, ale znajdował też czas na sport i swoją pasję, czyli lotnictwo. Ilse nie była raczej pasją Rudolfa. Mijały lata, a Hess nie myślał o pogłębieniu czy sformalizowaniu relacji z młodą kobietą. Nic dziwnego, że zaczynała ona tracić cierpliwość. Planowała nawet wyjazd za granicę. Wtedy zainterweniował Hitler, który bardzo, bardzo wyraźnie zasugerował Hessowi poślubienie Ilzy. Najprawdopodobniej chodziło też o ucięcie coraz częściej pojawiających się pogłosek o homoseksualizmie Hessa. Zastanawiam się czasem, czy z tego też powodu nazywano Hessa za jego plecami Fräulein Hess, czyli panienka Hess. Tak czy inaczej w 1927 roku Ilse i Rudolf wzięli skromny, cywilny ślub. Ten ślub cywilny był wyborem obojga narzeczonych, którzy już wcześniej porzucili wszelakie konwencjonalne religie. Po ślubie kupili małe mieszkanie w Monachium. Trzeba przyznać, że na tle innych partyjnych bonzów Hessowie żyli skromnie. Nawet po objęciu przez Hitlera władzy w 1933 roku Hess był tak jakby idealnym nazistą. Nie wykorzystywał swojej pozycji dla prywatnych korzyści, starał się być uczciwy, nie brał udziału w politycznych gierkach i układach. Taki trochę naiwny idealista. Dlatego też nazywano go czasami sumieniem partii. Jednocześnie wysportowany, szczupły, schludny, wolny od używek. Hess nie był specjalnie lubiany przez swoich partyjnych towarzyszy. Nikt też nie lubił przychodzić na przyjęcia do państwa Hess, bo zamiast alkoholu podawano soki i owocowe herbaty, w
w ogóle nie można było palić i generalnie było trochę nudno. Kło to jednak na pewno w oczy innych nazistowskich dygnitarzy, którzy mieli zupełnie inny styl życia i pracy. W styczniu 1933 roku Hitler objął funkcję kanclerza i wodza Rzeszy. Przy okazji to najpewniej Hessowi zawdzięczał Hitler to, że zaczęto go w ten sposób tytułować – Führer, czyli wódz. Hess mianowany zostaje zastępcą Hitlera i ministrem Rzeszy, ministrem bez taki, takim trochę od wszystkiego i niczego. Pierwsze 2-3 lata po objęciu władzy przez Hitlera to okres triumfu Hessa. Myślę, że były to też najszczęśliwsze lata jego życia. Intensywnie pracował, brał udział w zjazdach partyjnych w Norymberdze, ale znajdował też czas na latanie. Wygrał wtedy nawet wyścig wokół najwyższego niemieckiego szczytu, czyli wokół Zugspitze. Jednak Hess, jak wspominałam, nie był typem karierowicza. Nie odnajdował się w politycznych układach i manipulacjach. Popełnił też błąd personalny, mianując szefem swojego sztabu Martina Bormana, który z czasem zaczął podkopywać pozycję swojego szefa. Jednocześnie Hess coraz częściej wsparcia w trudnych sytuacjach szukał u astrologów i jasnowidzów. Z problemami zdrowotnymi walczył za pomocą medycyny alternatywnej. A że był chyba hipochondrykiem, często kontaktował się z różnej maści uzdrowicielami. Miał też swojego kucharza i przestrzegał specjalnej, tak zwanej biodynamicznej diety, cokolwiek to wówczas znaczyło. Być może jedną z przyczyn jego zainteresowania tymi dziedzinami był fakt, że Ilse Hess przez 10 lat małżeństwa nie mogła zajść w ciążę. Dopiero w 1937 roku przyszedł na świat ich jedyny syn, jedyne dziecko, Wolf Rüdiger. Szczęśliwy ojciec poprosił wówczas nazistów z różnych rejonów Niemiec, żeby przysłali mu worki z piaskiem. Zamierzał rozsypać je pod kołyską syna, żeby ten również symbolicznie urósł na niemieckiej ziemi. Dziecko nie zostało ochrzczone. Zorganizowano jednak quasi pogańską ceremonię nadania malcowi imienia. Ojcem chrzestnym został oczywiście Hitler. A sytuacja polityczna rozwijała się bardzo dynamicznie. W 1935 roku Hess był jednym z głównych sygnatariuszy tzw. ustaw norymberskich o czystości rasowej, co jednak nie przeszkodziło mu wystawić rodzaju listu żelaznego żonie swojego przyjaciela, Marcie Haushofer, która była Żydówką. To był chyba jedyny raz, kiedy Hess wykorzystał swoje możliwości do prywatnego celu. Jednak z czasem Hess zaczął tracić na znaczeniu. Wypełniał gorliwie swoje obowiązki, ale tracił realny wpływ na polityczne decyzje. Nie znalazłam nigdzie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego właściwie. Niektórzy twierdzą, że w drugiej połowie lat 30. zaczęły się problemy psychiczne Hessa, który również w towarzystwie dziwnie się czasem zachowywał. Opowiada się na przykład, że kiedy Ilse była w ciąży, Hess skrupulatnie liczył pszczoły. Bo wedle mądrości ludowej, kiedy jest więcej pszczół, rodzi się więcej chłopców. Ale w sumie nie wiem, co złego jest w ludowych mądrościach, czy pszczołach, czy nawet ich liczeniu. Inni uważają, że Hess twierdził otwarcie, że ekspansja militarna Niemiec powinna być skierowana wyłącznie na wschód i że nie odnajdował się z atakami nazistowskich Niemiec na zachodzie, że po ataku Hitlera na Francję w maju 1940 roku zaczął inaczej postrzegać uwielbianego Führera, w co ja akurat chyba nie bardzo wierzę. Raczej wydaje mi się, że to sam Hitler zaczął się od Hessa dystansować. I tym sposobem zbliżamy się do maja 1941 roku i tajemniczego lotu Hessa do Anglii. Już na początku należy powiedzieć wyraźnie, że to nie było tak, że 10 maja Hess wyszedł z domu, wsiadł w samolot i poleciał do Anglii. Sam ten lot poprzedzony był wielotygodniowymi przygotowaniami.
I nie chodzi tylko o to, że Hess ćwiczył swoje umiejętności lotnicze, ani że podobno uczył się angielskich słówek. Bardziej o konkretne przystosowanie maszyny, którą Hess wybrał na ten lot. Był to dwusilnikowy myśliwiec Messerschmitt 110, w którym m.in. musiano zamontować dodatkowe zbiorniki na paliwo i przystosować go do obsługi przez jedną osobę. Więc na pewno nie była to spontaniczna akcja wykonana pod wpływem impulsu. Wiemy też, że już w drugiej połowie 40 roku Hess poprzez Karla Haushofera i jego syna szukał kontaktu w Wielkiej Brytanii. Wyobraźcie sobie, że napisał nawet mowę do angielskich oficerów, pomimo że przecież w lipcu 40 roku zaczęła się powietrzna bitwa o Anglię. A może właśnie dlatego? I nie było to też tak, że taka inicjatywa, pomysł bilateralnego pokoju z Anglią był zupełną mrzonką. Bo przecież w Anglii byli też politycy i arystokraci, których stosunek do nazizmu, powiedzmy delikatnie, nie był jednoznaczny. Wystarczy wspomnieć Edwarda VIII. Ale już na starcie popełnił Hess błąd, który być może wynikał z niezrozumienia reguł angielskiej władzy czy rządów. Nie docenił mianowicie siły, wpływów i ambicji człowieka, który rozdawał wówczas karty. Człowieka, który powiedział: ja wygram nie wojnę europejską, ja wygram wojnę światową. Mowa oczywiście o Churchillu. Wiemy już zatem, że lot był zaplanowany i przygotowany. Być może decyzję przyspieszyła świadomość zbliżającego się ataku na Związek Radziecki, a Hess był zdecydowanym przeciwnikiem walki na dwa fronty. I tak 10 maja 1941 roku o 17:45 w sobotę Hess wystartował z lotniska w Augsburgu. Co ciekawe, parę dni wcześniej, w poniedziałek, był w Berlinie i rozmawiał długo, parę godzin na osobności z Hitlerem. Bo jednym z ważnych pytań w tej historii jest pytanie, czy Hitler wiedział o planach Hessa. A może nawet Hess był jego emisariuszem, wysłannikiem? Niektórzy uważają nawet, że Hitler nie tylko wiedział i akceptował, ale że zostało ustalone, że w razie niepowiedzenia misji rząd Rzeszy odetnie się od Hessa i uzna go za niezrównoważonego psychicznie. Z tym, że jest to raczej pytanie, na które nigdy nie poznamy odpowiedzi. Istnieje również hipoteza, że niezależnie od tego, czy Hitler wiedział, czy nie o planach Hessa, uprzedzeni byli Anglicy. Że ci ostatni wiedzieli, że przybędzie do nich wysłannik Hitlera. Nie wiedzieli jednak, kto dokładnie, i nie liczyli się z tym, że przyleci do nich, jakby nie było oficjalnie, ciągle jeszcze trzecia osoba w III Rzeszy. Ale przyleciał Rudolf Hess. Lot trwał około 4 godzin i na pewno był nie lada wyczynem od strony umiejętności lotniczych. Hess leciał możliwie nisko. Został jednak wykryty przez angielskie radary, co ciekawe, pomimo tego nie został zestrzelony. Krótko przed celem, którym była rezydencja księcia Hamiltona, Hessowi skończyło się paliwo, dlatego też wyskoczył ze spadochronem, a maszyna roztrzaskała się o ziemię. Wylądował w Szkocji, na rolniczych terenach, 15 km od Glasgow, a 20 km od swojego celu, czyli od posiadłości księcia Hamiltona. Znaleziony został przez okolicznego rolnika i oddany w ręce policji. Na początku próbował ukrywać swoją tożsamość, przedstawił się jako Alfred Horn i żądał spotkania z księciem. Tymczasem w Niemczech dostarczono Hitlerowi list napisany wcześniej, przed wylotem przez Hessa, na co nałożyły się informacje o locie z innych źródeł. Hitler wpadł we wściekłość, rozkazał aresztować i przesłuchać przyjaciół i współpracowników Hessa. A w radiu Naród poinformowano, że akcja Hessa była efektem choroby psychicznej i jego zupełnie samodzielną decyzją. Co ciekawe, Niemcy oswajali się z sytuacją na różne sposoby. Mawiali na przykład, że nasz rząd zwariował,
To wiemy nie od wczoraj, ale że tak otwarcie o tym mówi, to coś nowego. A w czasie spotkania, które nigdy nie miało miejsca, Churchill mówi do Hessa: to pan jest tym wariatem? Na co Hess: nie, ja jestem zastępcą. Półtora miesiąca później III Rzesza zaatakowała Związek Radziecki i temat Hessa automatycznie przycichł. W Anglii Hess został potraktowany jako jeniec wojenny i nie dopuszczono go do żadnych rozmów czy spotkań. Dość szybko pojął, że jego operacja zakończyła się totalnym fiaskiem, że przegrał na całej linii, że nikt nie będzie z nim rozmawiał czy negocjował. Wtedy też po raz pierwszy próbował popełnić samobójstwo. W Europie machina wojenna nie tyle nabierała rozpędu, co pędziła w przepaść. Nie będę tu streszczać losów wojny, bo po pierwsze nie o tym jest ta opowieść, po drugie jestem przekonana, że wszyscy świetnie je znacie. Przenieśmy się więc do roku 45. W październiku tegoż roku przewieziono Hessa do Norymbergi, gdzie razem z innymi nazistami miał stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem. Jego zachowanie w trakcie tego procesu było niejednoznaczne. Z jednej strony twierdził, że nikogo nie poznaje, że niczego nie pamięta i sprawiał wyraźnie wrażenie zagubionego w rzeczywistości. Z drugiej strony w czasie swojej mowy końcowej powiedział wyraźnie: nawet jeśli bym mógł, nie chcę wymazywać tego rozdziału z mojego życia. Niczego nie żałuję. Rudolfa Hessa skazano na dożywocie i w 1947 roku razem z 6 innymi skazanymi osadzono w berlińskim więzieniu w Spandau. Tam Hess spędzi 40 lat swojego życia jako więzień numer 7. Za organizację więziennego życia odpowiadały wszystkie państwa alianckie, zmieniając się w miesięcznym rytmie. Hess był trudnym więźniem. Nie miał dobrego kontaktu ze współwięźniami, uchylał się od obowiązków, przez lata odmawiał też spotkań z żoną i synem. Dopiero w 1969 roku więzień numer 7 poprosi o spotkanie z rodziną. Po 28 latach zobaczy żonę i syna. Oczywiście te spotkania, bo będzie ich więcej, obwarowane były wieloma zakazami. Nie mogli się dotknąć, objąć, nie mogli absolutnie poruszać tematów politycznych czy związanych z lotem Hessa do Wielkiej Brytanii. Jak to ktoś trafnie ujął, nieustannie pilnowano nie tylko Hessa, ale też jego wspomnień. Te spotkania z rodziną odbywały się w obecności przedstawicieli Anglii, Stanów, Francji, Związku Radzieckiego i oczywiście tłumaczy, także było tam całkiem tłoczno. Od 1966 roku Hess był jedynym więźniem Spandau. Kary ze względu na wiek bądź zły stan zdrowia skrócono Neuratowi czy von Schirachowi. Wypuszczono Spera, a Hess dalej tkwił w więzieniu. Pomimo iż jego bliscy próbowali na różne sposoby poruszyć opinię publiczną, dotarli do wielu ważnych osobistości, Hess dalej tkwił w więzieniu. Wielokrotnie stawiali też pytanie, czy sprawiedliwe jest więzienie tak długo człowieka, który od wiosny 1941 roku nie brał w ogóle udziału w życiu politycznym Niemiec. Zniknął w zasadzie ze sceny politycznej, zanim rozpętały się największe dramaty II wojny. Zachodni alianci twierdzili nieoficjalnie, że to Związek Radziecki blokuje Hessa, ale jak było naprawdę, nie wiemy. Wiemy, że według oficjalnej wersji wydarzeń Hess w wieku 93 lat w sierpniu 1987 roku popełnił samobójstwo. Powiesił się na kablu elektrycznym w ogrodowej więziennej altanie. Syn, kiedy wydano mu ciało ojca, zlecił przeprowadzenie drugiej autopsji ekspertyzy, która podważyła aliancką wersję wydarzeń. Wolf Rüdiger Hess do końca życia twierdził, że jego ojciec został zamordowany. Tylko dlaczego mordować 93-letniego starca i dlaczego akurat w 1987 roku? Niektórzy twierdzą, że odpowiedź na to pytanie jest prosta.
Zbliżał się radziecki miesiąc opieki nad więźniem i więzieniem. W Związku Radzieckim u władzy był już Michaił Gorbaczow i podobno miał on planować zwolnienie Hessa na Boże Narodzenie tego roku. A Anglicy i Amerykanie nie chcieli do tego dopuścić. Hessa pochowano w jego rodzinnym grobie w małym miasteczku Wunsiedel, a na nagrobku napisano m.in. Tu spoczywa ten, który się odważył. Jednak w związku z tym, że miejsce jego pochówku stało się punktem spotkań dla przedstawicieli ruchów neonazistowskich, w 2011 roku grób zlikwidowano, a prochy Hessa rozsypano w nieznanym miejscu. To by było na tyle. Zostawiam Was znowu z tajemnicą, która z pewnością długo jeszcze pozostanie nierozwiązana. Zwłaszcza, że Brytyjczycy przedłużyli niedawno utajnienie dokumentów związanych z pobytem Hessa w Anglii. Opowiedziałam Wam tą historię, bo oprócz tego, że lubię tajemnice, jak już wiecie, to uważam, że czasem warto spojrzeć na znane fakty i postacie pod trochę innym kątem, zobaczyć je w trochę innym świetle. Dziękuję Wam za cierpliwość i zapraszam na kolejne niszowe opowieści.